EA Sport Active 2 Personal Trainer, czyli produkt EA, dzięki któremu można być chudym, jak ten facet tam był, ta kobietą. Wersja na PlayStation 3, głównie dlatego, że wersja na Xboxa 360 wymaga Kinecta, a Kinect jest drogi, nie wiem dlaczego można go używać. Kupiłem w Amazonie za 24,99 funta, czyli przeliczyłem na złotówki to daje, nie wiem, 120, coś około 130 zł. W Polsce najtańsza oferta, którą widziałem, to było 150 zł, a rynkowa to tak 259. Tak więc no, jest różnica w cenie. Ogólnie chodzi o to, że mamy kilka sensorów, robimy ćwiczenia, gra monitoruje wszystko i stajemy się chudsi, ćwicząc przed konsolą. Trochę napisów różnych języka. Au, I can't... Tego nikt nie zakładał. To boli. Attention! Krwawią. Grafony, to pewnie płyta, instrukcje i takie tam. To jest chyba guma. Krwawią. I na tych instrukcja w kilku językach. Nie ma oczywiście polskiego, no bo kupiłem w Wielkiej Brytanii. Heartbeat monitor. No, trochę by zajęło, żeby to wyciągnąć. Mniejsza z tym. Kolejne akcesoria. Zestaw baterii. O, bardzo miło. Odbiornik USB. I tak. Baterie. 6 baterii. Paluszki. 3A. USB dongle. Czyli odbiornik pewnie. Dwa czujniki. Ten jest na prawą rękę. Ten jest na nogę. Tutaj ja wcześniej wspomniałem. Ten jest na serce, nawet jest zasmoczone. To by było chyba wszystko. Zobaczymy, czy schudnę dzięki EA Sport Active 2 Personal Trainer.